jeszcze raz! Siedno! Ostatnie klatki! Nie, już dosyć! I mamy to! Ja się bałam, bo była najmłodsza. Ty byłaś trochę takim leniuszkiem, zanim zaczęłaś trenować. No bo koleżanki trenowały pływanie, ale o 6 były w basenie, a ja wolałam spać. Jak to z tobą było? Troszkę też moi rodzice byli tacy, że nie, że zniechęcali mnie do sportu, ale wiedzą, że też no, sport dużo kosztuje, taki profesjonalny, że trzeba trochę poświęcić, że często się też poświęca zdrowie, więc z tego względu byli raczej ostrożni pod tym względem. No a ja też w sumie tak trochę się bałam, bo wiedziałam, że też jakby to jest takie już większe zobowiązanie, jak się trenuje. No jakby chodziłam na jakieś zajęcia takie dodatkowe, ale to nie było wcześniej nic takiego, że trenowałam coś. Więc właściwie od razu, jak już zaczęłam trenować, to trenowałam lekko, więc trenowałam u mojej trenerki. Ja zaczęłam trenować, to w ogóle Iga trenowała i było jeszcze dwóch chłopaków chyba w grupie, więc była malutka grupa. No ja się bałam, bo była najmłodsza. Ale bałaś się trenerki czy Igi? No, ich, raczej grupy, w sensie Igi, no jakby wiedziałam, że jest starsza, że ci chłopacy są starsi, a ja miałam wtedy 13 lat chyba, więc byłam jeszcze w sumie dzieckiem, więc trochę się stresowałam. Ale no tak, przełamaliśmy z Igą w lot i teraz się bardzo ze sobą trzymamy bardzo dobrze. Przepsie? Tak, znaczy tak, no myślę, że tak. Bardzo dobrze nam się żyje i się dobrze dogadujemy i no dużo już obozów też mieszkałyśmy razem. Więc trochę się ze sobą zżyłyśmy, dlatego no, jak Iga już skończy trenować, to pewno będzie mi bardzo przykro. A jest bardziej koleżanką, starszą siostrą czy matką? Nie, matką na pewno nie, koleżanką. Koleżanką myślę. Czasem może troszkę się jeszcze mną opiekuje, ale już nie musi, już troszkę się ogarniam sama. Szek i główka, ja wolę rozwalić z wami, ludzie. Jedno bez ale zegarka, no, drugie z paluszkiem. Jak coś, ta trenerka będzie wołać lekarza. Do mnie trzeba lekarza wezwać. Nie, no bo będzie boleć. Tymek, pokaż jaki masz zegarek nowoczesny. Jest to model bardzo fajny, dobry, jest nawet styno-dźwiękowy. Wiesz co, a ja wiem jak cię zmusi do tego, żebyś kupił w końcu zegarek. Będę kasowała za wypożyczenie stopera. Stówę za jeden trening. Stuwa. Dlaczego ta fizjoterapia? Bo chciałam być lekarzem, a no wiedziałam, że nie da się trenować raczej i trenować i wyjeżdżać z zgrupowania i być na tym kierunku, no bo to jest raczej jeden z cięższych kierunków. No Kasia z Dziebło pewnie by tutaj z tobą polemizowała. Tak, ale może, nie wiem, dla mnie to byłoby bardzo ciężkie do pogodzenia. Ona dała radę, wiem też, że nie jest jedyną lekkoatletką, której się to udało, ale ja myślę, że nie pogodziłabym tego. I też nie chciałam jakby robić niczego, jakby w sensie wiedziałam, że albo trenuję, albo studiuję. Jak już mam się poświęcić trenowaniu, no to chcę się właśnie poświęcić temu i móc wyjeżdżać ze zgrupowania i się tym zająć bardziej. A wiedziałam, że po prostu te studia by mi na pewno przeszkadzały w tym, dlatego też fizjoterapia, no bo myślę, że to jest taki podobny kierunek i podobna praca. Przyjemno spożytecznym. Tak. A co chciałaś leczyć? Jakie choroby chciałaś leczyć, jak sobie tak myślałaś o tej medycynie? Chciałaś robić przeszczepy? Czy zaglądać ludziom w różne dziwne miejsca? To zabrzmi strasznie, ale chciałam leczyć ludzi od pasożytów. Kiedyś jak byłam mała, trafiłam na taki program i tam właśnie było o pasożytach. I ja stwierdziłam, że będę lekarzem parazytologiem. Trochę mi to przeszło, nie wiem co bym robiła, bo też wiem, że dużo ludzi po prostu później wybiera specjalizację. Ale no taką moją dziecięcą zajawką były pasożyty. Tasiemce uzbrojone, nieuzbrojone. Tak, tak. A czym się różni uzbrojony od nieuzbrojonego? Że uzbrojony ma haczyki i przystawki, dzięki czemu może się przyczepić do ściany jelita. Pokaż. No już skasowałem. Ale 41 ile? 9. 9, 9 czy 9? Bo... 9, 9, 5. Czyli 42. Ale ja zatrzymałem jak było 41. Zaokrąglamy. Jeszcze jeden odcinek. Finiurka. 497. Fantastycznie sobie radzisz, kniurka, dzisiaj. No bo to jest pierwsza seria. 3, 4, 5. No to tylko jeszcze jedna została. 5 minut przerwy.
jedno marzenie na przyszły rok, bo już ustaliliśmy, że ten przyszły rok jest dla ciebie na razie najważniejszy, bo nie wybiegasz dalej w przyszłość. Co by to było? Poza zdrowiem. Poprawić dużo życiówkę. Co to znaczy dużo? No na pewno bym chciała, żeby z przodu było już 51 sekund, a nie 52. A ile to zobaczymy, ile pobiegnę. No tak, na pewno w przyszłym roku chciałabym już biegać poniżej 52 sekund. A te wyniki Natalki, Ani, to, że Natalce udało się zejść poniżej 50 sekund, motywuje cię? Pewnie. Oczywiście, nasze 49 sekund to myślę, że już działa na wyobraźnię, bo to jest taka trochę magiczna granica, jednakże jest to 4, a nie 5, to już w ogóle zupełnie inaczej się patrzy na ten wynik. A też myślę, że było takie trochę przekonanie, że będzie trzeba czekać bardzo długo jeszcze, żeby jakakolwiek Polka pobiegła to 49, a Natalia, proszę, pobiegła. To powiedz mi jeszcze, dlaczego zanimujesz swoje sociale? Bo jestem leniwa. Mamy to! Tak! Powiedziałam! Tak, jestem leniwa i nie chcę mi się tego wstawiać. A wiesz, że w dzisiejszych czasach to jest must have sportowca. No wiem, tam wiem. Czekają kibice, sponsorzy, kontrakty, sława, fame. Ja fame wiem. MMA. Tego nie chcemy. No wiem, ale no też właśnie jak trenuję, to raczej ciężko mi się skupić na tym, żeby jeszcze nagrać filmik, czy zrobić zdjęcia, tylko po prostu jakby raz, że chcę się skupić na tym, co mam zrobić. A dwa, że po prostu jestem zmęczona już i chcę iść do pokoju i sobie poleżeć. Zapytam tak trochę przewrotnie, jakich złych nawyków nauczyły cię koleżanki ze sztafety? Nie mogę tego powiedzieć. Nie, nie będę nic mówić. Nie będę sobie grabić. Ale czegoś nauczyły. Nie będę nic. Czego nie spodziewałaś się, że kiedykolwiek zrobisz? Wyżej podbródek, wyżej proszę. To nie jeszcze raz! No. Ostatnie klatki! Nie, już dosyć! I mamy to! A ty jesteś ten, jak się nazywa ten stopudor? Tyszka! Mocno! Mocno, ale się wszystko! Teraz oczy! Mocno, trenerka, mocno! Spojrzenie! Mocne spojrzenie! Idź pracą, chłopie!